cześć. Dzisiaj jeszcze będzie parę słów o nowych autobusach. Ale nie myślcie, że będzie to kanał poświęcony głównie komunikacji miejskiej. Akurat w tym momencie zaszły pewne zmiany, jeżeli chodzi o transport publiczny w Kielcach. I postanowiłem, że poświęcę im oprócz tego materiału jeszcze może jeden, może dwa, ale to pewnie jakoś tam w dalszej przyszłości. A teraz wracając do dzisiejszego tematu właściwego. Jeszcze raz poopowiadam o hybrydach, dlatego że po pierwsze już miałem okazję być wieziony takim sprzętem i mogę się wypowiedzieć bardziej praktycznie. Po drugie, no niestety nie wszystko działa tak, jak działać powinno i myślę, że również należy tutaj ten temat delikatnie poruszyć. Przede wszystkim zacznę od pozytywów. Pierwsza rzecz pozytywna, no to wygodne miejsca siedzące. Rzeczywiście ktoś tutaj nie przyoszczędził na piance czy na jakiejś takiej gąbce, która jest umieszczona w fotelach, co sprawia, że pasażerowie podróżują bardziej komfortowo. Nie wiem dlaczego, ale odniosłem wrażenie, że miejsc siedzących jest w autobusach hybrydowych mniej, ze względu na to, że jest więcej przestrzeni dla pasażerów stojących i okolicy, w której znajduje się automat do sprzedaży biletów. Kolejna rzecz, która według mnie jest pozytywna, to fakt zainstalowania tablic koralikowych. Nie wspomniałem o tym przy okazji poprzedniego materiału, bo szczerze powiedziawszy zapomniałem o takiej funkcjonalności. Ale tak, również jest to, jeżeli chodzi o Kielce, nowość. Brakuje tam natomiast czasu, jaki dzieli autobus od konkretnego przystanku. Z tego co pamiętam, w Warszawie jest również informacja o odległości czasowej między przystankami. Na tym rzeczy, które działają dobrze, się kończą, niestety. Właściwie te tablice koralikowe również doszły do mnie informacje, że nie od początku działały idealnie. Natomiast w momencie, kiedy ja korzystałem z autobusów hybrydowych, wszystko było w jak najlepszym porządku. Więc może teraz przejdę do tego, co działa, z tym, że niestety nie zawsze, czyli do ciepłego guzika. Jest to również rozwiązanie dopiero wprowadzane do Kielc. I tutaj według mnie pasażerowie mają z nim spory problem, dlatego że nie zostało wprowadzone od razu na wszystkie linie. Powiem Wam szczerze, jadąc autobusem nawet trochę zabawnie to wygląda, jak cała grupa zaczyna nacierać na drzwi, a nikomu nie przyszło do głowy, żeby wcisnąć przycisk do ich otwarcia. Według mnie rozwiązanie spełnia swoje założenie, czyli pozwala zimą lepiej ogrzać autobus. No, rzeczywiście jest odczuwalnie cieplej w nowych autobusach. Być może jest to również związane z większą wydajnością ogrzewania w nowych pojazdach. Natomiast ja z perspektywy pasażera mogę powiedzieć, że jest odczuwalnie cieplej. Zobaczymy, jak będzie latem w przypadku klimatyzacji. Niestety z drugiej strony no, autobus nieco dłużej stoi na przystanku, właśnie ze względu na pasażerów, którzy nie wiem, bo być może nie do końca jakoś jeszcze są w stanie ogarnąć, że jak autobus podjeżdża, no to trzeba sobie otworzyć drzwi. Myślę, że gdyby rozwiązanie było wprowadzone na wszystkich liniach jednocześnie, to również pasażerom łatwiej byłoby się do niego przyzwyczaić. A tak jak jest teraz, no to niestety kierowcy często, żeby uniknąć większych opóźnień czy nadrobić opóźnienie, pomimo wyposażenia autobusów w ciepły guzik, ręcznie otwierają drzwi, a przez to wprowadzają jeszcze większe zdezorientowanie wśród pasażerów. No i docieramy do rozwiązania, które z tego co kojarzę jako jedyne jest, jak na razie nie wypałem, czyli możliwość zapłaty kartą. Mówiłem, że jest to skok cywilizacyjny w poprzednim vlogu. Okazuje się, że chyba za duży jak na Kielce i cały czas technologii jeszcze trzeba dogłębnie sprawdzić. Być może urzędnikom nie wystarczy to, że możliwość zapłaty kartą działa już w wielu innych miastach. Być może nie można skorzystać z doświadczeń innych miast, tylko trzeba wszystko sprawdzić na nowo w lokalnych warunkach kieleckich. Natomiast w mieście pojawiła się plotka, że nie chodzi wcale o testy, tylko urzędnicy zapomnieli podpisać umowę z pośrednikiem, który by obsługiwał możliwość płacenia kartą w autobusach. Na zakończenie jeszcze poruszę jedną kwestię, która dotyczy kieleckich autobusów, czyli ich awaryjność.
pojawiły się informacje, że jest bardzo dużo usterek w autobusach hybrydowych. Nie chcę tutaj rozstrzygać, czy usterki, które się pojawiły, są spowodowane jakimiś niedopatrzeniami jakościowymi na etapie produkcji, czy też niewłaściwą eksploatacją tych autobusów. Natomiast wkleję Wam tutaj materiał, na którym widać piękną choinkę na autobusie hybrydowym. Poza tą ewidentną usterką elektroniki, którą widzieliście na materiale, pojawiły się również informacje o awariach skrzyn biegów. Niektórzy twierdzą, że są one właśnie spowodowane niewłaściwą eksploatacją. Aktualne stanowisko producenta jest takie, że będzie przyglądał się wszystkim tym przypadkom. No i myślę, że za jakiś czas dowiemy się, czym one były spowodowane. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!